Sansui zestaw dzielony B2105 MOSFET oraz C2105. Nie jest to jeszcze topowy model, bo wyższe modele zostały wdzielone, to jeszcze były B2301 i chyba B2303. Nie wiem, czy lepsze. Te są na pewno nowsze. Jeśli chodzi o wykonanie, top of the top, podobnie zresztą jak i poprzednie sprzęty Sansui, które miałem. Jeśli chodzi o kondensatory, jak wrzuciłem zdjęcia MR-ki, to bardzo wiele osób pisało: panie, wymienij pan kondensatory, bo są spuchnięte. Oczywiście bzdura. Kondensatory, raz, że nie są idealnie okrągłe, są eliptyczne. Jak są specjalnie zaprojektowane do tego sprzętu. Identyczne również były w MRC. W końcówce B2103 są inne. Tak więc nie są okrągłe, są eliptyczne i nie są też nie mają zwykłej bryły walca, tak? Były specjalnie zaprojektowane do tego sprzętu. Stąd też taki wygląd. Jeśli ktoś już obejrzał chociażby zdjęcia takich sprzętów Sansui topowych, to na pewno zauważył pewną analogię. W tym sprzęcie są ogromne transformatory sieciowe. Wiem, że Integra ma trafo, Integra 907MR trafo o mocy 1 kW300. Ten być może jest jeszcze większy, jest dosłownie ciutko jeszcze większy niż moja dłoń. Zresztą końcówka mocy waży 37 kg. To o czymś świadczy. Ale do czego zmierzam? To zauważył taką prawidłowość, że te sprzęty mają cholernie mocne transformatory, a bardzo małe pojemności filtrujące. Małe oczywiście pod względem pojemności, bo jeśli chodzi o gabary, to one są naprawdę ogromne. Wielkości szklanki. Każda końcówka ma mniejsze kondensatory bezpośrednio przy końcówkach o pojemności 4700. Główne kondensatory filtrujące 2x5600, 2x8200. Jeśli chodzi o elementy, to oczywiście najwyższa półka. Rezystory Riken RMG niebieskie, Riken RMA te pomarańczowe. Kondensatory wszystkie z tego co widzę Elna Silmic Super Gold. Silmic Alpha 2 Super Gold, przepraszam. Taka jest ich pełna nazwa. Oczywiście topologia identyczna z końcówkami mocy. To jest z Integrami, to jest akurat MOSFET z tego co pamiętam na tranzystorach 2SK405, 2SJ115. Tranzystory oczywiście nie do dostania obecnie, ale uszkodzić te MOSFETy to naprawdę trzeba się postarać, trzeba zrobić po prostu zwarcie i to dosyć solidne na wyjściu. Oczywiście kondensatory Yukon. Naprawdę sprzęt pierwsza klasa, jeśli chodzi o wykonanie. Cała masa takich wytłumień matami bitumicznymi. Potencjometry oczywiście sprzężone ze sobą. Czterosekcyjne Alpsy niebieskie. Można było sprzęcie opowiadać godzinami. Przejdźmy teraz do przedwzmacniacza. Transformator jak naprawdę takiej średniej klasy wzmacniaczu. Kondensatory zresztą również. Również Elma Silmic Super Gold. Pojemności jak na przedwzmacniacz powiedzmy spore. Płytka zasilacza. Nie jest to jakiś wysublimowany układ. 4 tranzystory na gałąź. Ale oczywiście elementy również z najwyższej półki. Rezystory Rikeny, kondensatory Yukon, kondensatory elektrolityczne, również Silmiki, dwójki, Super Goldy.
potencjometr głośności Alps Black Beauty, zafoliowany z kawałkiem maty bitumicznej. Po prostu szli po całości i widocznie miało to znaczenie. Tor audio, dosłownie aż niebiesko jak w wiosce Smurfów od rezystorów Riken. Tu mamy Rikeny RMG na, ze złotymi wyprowadzeniami. Niestety nie pamiętam teraz, czy one miały takie samo oznaczenie, czy inne, ale wiem, że są lepsze po prostu od tych zwykłych. Dodatkowo jeszcze zabandażowane. Oczywiście świetne styrofleksy, kondensatory Yukona. Generalnie bardzo, bardzo przejrzyście wykonana konstrukcja. Również oczywiście w pełni symetryczna. Generalnie nie jestem pewny, czy każdy sprzęt, ale każdy, jeśli ma XLR-y, sprzęt Sansui, to jest symetryczny. I tutaj nie ma wątpliwości, nie jest to pseudosymetry, jak na przykład w Sony czy Akuface. Tam nie ma symetryzatora na opampie. Znaczy tam jest symetryzator na opampie, tutaj dodatnie ciepła gałąź oraz zimna idzie na górną połówkę sinusa i dolną. I tak ten sygnał jest obrabiany. Desymetryzatory oczywiście w końcówce oraz we wzmacniaczu są po to, aby umożliwić działanie sprzętu po gniazdach RCA. Te desymetryzatory oczywiście są wykonane w technologii z użyciem elementów dyskretnych na świetnych tranzystorach JFET. To tyle opowiadania. Za jakiś czas odsłuch.